pierwsza księga, piąta księga Mojżeszowa, piąta księga Mojżeszowa, rozdział 17, część od drugiego wersetu do następnych. Dwóch albo trzech świadków. Komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Już wcześniej wskazaliśmy na ważną zasadę naszego rozdziału 17, 5 Księgi Mojżeszowej, która przedstawiona jest w wersetach od 2 do 7. Nie wydawaj wyroku, dopóki nie będziesz miał wystarczającego świadectwa i dostatecznego materiału na potwierdzenie twoich przypuszczeń. Lekceważenie tej reguły pociąga za sobą poważne konsekwencje. Nie powinniśmy nigdy kształtować sobie zdania, a już z pewnością nie wypowiadać go na głos, nie posiadając potwierdzenia naszych obaw ze strony dwóch albo trzech świadków. Jeden, choćby i najgodniejszy zaufania i najwiarygodniejszy świadek, nie stanowi podstawy dla wydania wyroku. Możemy być wewnętrznie przekonani o prawdziwości jakiejś sprawy, ponieważ usłyszeliśmy potwierdzenie z ust kogoś, kogo darzymy zaufaniem. Może być, że świadek ten jest szczery, miłuje prawdę i za żadną cenę nie złożyłby fałszywego świadectwa. Ale nawet jeśli tak jest, musimy trzymać się Bożej reguły. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 1. Byłoby dobrze, gdyby wierzący poświęcali więcej uwagi tej zasadzie. Przyniosłoby to wiele światła w kwestiach karności oraz wielu innych przypadkach, gdzie rozchodzi się o charakter lub reputację człowieka. Zbór powinien zawsze obstawać przy złożeniu dowodów, zanim podejmie decyzję. Jeżeli dowodów takich nie ma, wszyscy powinni czekać cierpliwie w zaufaniu do Pana. On z pewnością zatroszczy się o wszystko, co potrzebne. Co ma zrobić zbór w przypadku, gdy jeden z jego członków zauważy, że wkradło się do niego moralne zło albo też jakaś fałszywa nauka? Nawet jeśli świadek jest dogłębnie przekonany o słuszności swojej sprawy, zbór powinien zaczekać, aż Bóg da kolejnych świadków, gdyż w przeciwnym razie działałby wbrew klarownemu Bożemu rozporządzeniu. Czy świadek powinien czuć się urażony, gdy zbór nie postąpi od razu zgodnie z jego świadectwem? Nie, nie powinien tego nawet oczekiwać, lecz raczej winien być bardzo ostrożny w swych słowach, dopóki jego świadectwo nie zostanie poparte przez jednego lub dwóch świadków. Nie wolno również zarzucać obojętności lub opieszałości zborowi, który wzbrania się podejmować ostateczną decyzję w oparciu o świadectwo jednego, gdyż czyniąc tak, jest posłuszny jedynie Bożemu nakazowi. Ta ważna zasada jest powszechnie obowiązująca. My wszyscy jesteśmy nie tylko nader skłonni, by wyciągać pochopne wnioski, dać się ponieść pierwszym wrażeniom, opierać się na przypuszczeniach i dać w naszych myślach miejsce uprzedzeniom. Potrzebujemy czujności, powagi, spokoju i rozsądnego rozpatrzenia sprawy. Jeżeli chcemy wydać słuszny osąd, to obowiązuje przede wszystkim wtedy, gdy chodzi o konkretne osoby, ponieważ przez głośne wyrażanie naszych fałszywych wrażeń,
albo bezpodstawnego oskarżenia możemy wyrządzić wielką krzywdę naszemu przyjacielowi, bratu czy sąsiadowi. Musimy mieć się na baczności, abyśmy nie dali się zwieść i nie stali się narzędziem bezpodstawnego oskarżenia i przez to być może zniszczyli czyjąś reputację. Takie postępowanie jest grzechem w oczach Boga i powinniśmy od Niego stronić. Gdy ktoś zgłasza skargę na drugą osobę za jej plecami, powinniśmy obstawać albo na dowiedzeniu jej słuszności, albo na jej odwołaniu. W ten sposób uniknęlibyśmy wiele próżnej obmowy, co jest nie tylko szkodliwe, ale też złe. Z drugiej zaś strony Pismo podaje kilka przykładów, kiedy sprawiedliwe osoby zostały skazane pod pozorem przestrzegania tego Bożego nakazu. Tak było na przykład w przypadku Nabota, pierwsza księga królewska, rozdział 21. Szczepana, Dzieje Apostolskie, 6 do 7 rozdziału. Przede wszystkim zaś w przypadku jedynego doskonałego człowieka, który kiedykolwiek żył na tej ziemi. Człowiek potrafi bardzo dobrze naginać pismo ku swej własnej korzyści, udając, że trzyma się jego wypowiedzi, podczas gdy w rzeczywistości dąży do przeforsowania swoich bezbożnych celów. Potrafi powoływać się na święte wypowiedzi słowa w obronie najgorszej niesprawiedliwości i niemoralności. Nabot, wierny Izraelita, stracił swoje dziedzictwo oraz życie w oparciu o świadectwo dwóch kłamców, którzy zostali najęci przez okrutną, bezbożną kobietę i potwierdzili, że bluźnił on przeciwko Bogu i królowi, o czym czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 21. Szczepan, mąż pełen Ducha Świętego, został ukamienowany z powodu rzekomego bluźnierstwa potwierdzonego przez wypowiedzi fałszywych świadków, których potajemnie podstawiono. Dzieje Apostolskie piszą o tym w 6 rozdziale, 11 werset. Aby przynajmniej nadać swemu działaniu pozór prawowitości i zgodności z autorytetem Słowa Bożego. Widzimy zatem, czym jest człowiek i zwykła ludzka religijność bez skrupułów i bez sumienia. Niemniej jednak reguła naszego rozdziału dalej obowiązuje. Religia wyzuta z sumienia i bojaźni Bożej jest najgorszą ze wszystkich rzeczy pod słońcem. Nic nie nadaje się bardziej, by poniżyć i zatwardzić człowieka oraz odebrać mu jedyną i odebrać mu. Jedną z jej najobrzydliwszych cech jest właśnie ta, że znajdujący się pod jej wpływem człowiek nie wstydzi się ani nie boi posługiwać się słowami Pisma Świętego i tworzyć z niego fasadę dla przykrywania najohydniejszego zła. Bogu niech będą dzięki, że Jego Słowo się nie zmienia. Ono nadal posiada tę samą niebiańską czystość i boską moc. Jest w stanie skutecznie odwracać niszczycielskie skutki nadużyć, których wróg dopuszcza się na tym polu przeciwko niemu samemu, jako sprawcy zła. Drugi odcinek naszego rozdziału zawiera pewne pouczenie, które jest szczególnie ważne w naszych czasach samowoli i dążeń do niezależności.